wręcz. Kiedyś, będąc w tym sklepie, kupiłam taki wykrownik. I prawdę powiedziawszy, spróbowałam coś z tym zrobić. Ale jakoś tam nie wychodziło, więc ten wykrownik sobie odłożyłam. I co się okazało? Będąc w sklepie, zobaczyłam na półce coś takiego, też z tej samej firmy by Sara Davis. I pomyślałam, że mówię, chyba to mam. I był jeszcze ten wykrojnik, ale go nie kupowałam. Mówię, najpierw przyjdę do domu, zobaczę. I co się okazało? Tutaj są te dwa wykrojniki. O, ja mam ten wykrojnik. O, ten. A tu jeszcze do tego jest ten drugi wykrojnik. I teraz tu się zaczyna zabawa. Do tego drugiego wykrojnika są te kwiatki. A tu później, przeglądając, zobaczyłam, że do tego wykrojnika są te. Także będę mogła się tutaj pobawić. Zobaczyć, jak to wygląda. Ale najważniejsze... A, tu jeszcze może... Craftsy Station kupiłam te różyczki i z tej samej firmy do żurnala. Ale co najważniejsze, ta kolekcja chyba ujęła moje serce, bo jeszcze poszłam, dokupiłam jeden papier. Zobaczcie Państwo. Po trzy kartki. Tak. Może w tą stronę. Ale to może jeszcze inaczej, bo kupiłam ten duży, ale kupiłam też ten mały. To jest to samo, tylko że w zmniejszonym formacie. To są trzy. Zobaczcie. Tu można wejść na ich stronę, sobie tam dokładniej obejrzeć te papiery. Ale kolekcja jest przecudna. Właśnie jeszcze tak pomyślałam, bo mam stempelek podobny, więc też będę mogła użyć. No, ta grafika mi się za bardzo nie podoba. Akurat to dziecko takie jakieś sztuczne, no ale niech sobie będzie. Kolory są pastelowe. Piękne też. Ten zielono, niebiesko, różowy. No, wydaje mi się, że ta kolekcja im się akurat udała. Tu koperta. Wszystkiego jest po trzy, także będzie można tworzyć i tworzyć. Znaczy mówię, na razie mam psika. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Filiżanka, no cudo. Tak, to by była kolekcja. I teraz do tego
vintage. Są wykrojniki. No to akurat się zastanawiałam, czy kupować, bo mam dużo tych tagów. O, ale tagusie do tego. Kupiłam wszystko, co było. No, tam jeszcze na jedno będę polowała. Zobaczymy, czy dadzą. To jest chyba stempel. Właśnie książki, napis, koperty, ale na kopercie, no właśnie ta filiżanka, która ujęła moje serce, napis, książki, na kopercie jest jeszcze malutki napis, no i znaczki, stemple, przepraszam, znaczki, stemple. To jest wszystko do tej kolekcji. Jeszcze mi się udało, klucz i kłódkę kupić, to są wykrojniki. I jeszcze jedne wykrojniki, pióro i kałamarz. To też jest wykrojnik. To tylko tyle mi się udało z tej kolekcji kupić. Tylko tyle było wręcz. To karty, zobaczymy, to jest folder do wytłaczania, motylki, motylki już zaczęłam wykorzystywać, zresztą wykorzystuję je dość często. Serduszka, przyda się by. No, kupiłam amirem ten różowy do kwiatków i folię. Ale mówię, no, bardzo, bardzo jestem zadowolona z tej kolekcji. Ujęła od razu, tak jak te poprzednie, to tak nie za bardzo. Tak ta od razu. Ten jest cudowny, po prostu jest cudowny. No i jest, mówię, po 3. Jest bardzo dużo tych kart. Papier jest 180. Także teraz Sara się postarała. Poszła właśnie w vintage. No te poprzednie też kolekcje były vintage'owe, ale mówię, ale nie ujęły mnie tak jak ta. Dziękuję Państwu uprzejmie. Do widzenia.